w odcinku Ukryte Znaczenie Logo Znanych Marek. Obiecałem, że jeżeli będzie 20 tysięcy łapek do góry pod filmem, zrobię drugą część. Obecnie łapek do góry jest 27 tysięcy, zatem zapraszam na film. Chociaż niektórzy twierdzą, że logo LG to hołd złożony kultowemu bohaterowi gier wideo Pac-Manowi, to jednak właściciele marki mają na ten temat zupełnie inne zdanie. Firma LG w swoim logo ukryła twarz. Kropka symbolizuje oko, litera L – nos, a litera G – owal twarzy. Sama nazwa firmy LG Group to zaś skrót od poprzedniej nazwy przedsiębiorstwa Lucky Gold Star Group. Zatem wbrew obiegowej opinii LG nie jest akronimem od używanego do dziś sloganu Life's Good. Ukryte znaczenie w logo swoich produktów zawarł też inny gigant technologiczny. Logo popularnej serii komputerów od Sony Vaio to połączenie technologii analogowej i cyfrowej. Pierwsze dwie litery VA oznaczają obraz sygnału analogowego, natomiast dwie ostatnie IO mają symbolizować kod binarny. Ma to być właśnie historia ewolucji technologii od sygnału analogowego do cyfrowego. Również Continental, popularny producent opon, wykorzystał litery swojej nazwy do pokazania czegoś więcej. Znak firmy Continental to z pozoru sam napis. Wystarczy się jednak przyjrzeć, by zauważyć, że jego dwie początkowe litery i miejsce między nimi tworzą oponę, co odzwierciedla profil działalności niemieckiej firmy. A skąd koń w logo Continentala? Firma wywodzi się z miasta Hanower. Rasowy koń wyścigowy o tej nazwie to symbol nie tylko miasta, ale całego regionu. W branży motoryzacyjnej jest znacznie więcej logo, które mają ukryte znaczenie, jak choćby Audi. Cztery splecione koła symbolizują zjednoczone w 1932 roku największe niemieckie marki. Audi, DKW, Horsch i Wanderer. Wówczas połączona korporacja nosiła nazwę Auto Union, a jej maszyny, już wtedy ozdobione przypominającym znany dziś logotyp, dominowały w przedwojennych wyścigach Grand Prix. Marki Audi i Horch miały wspólnego założyciela. August Horch na wskutek kłótni z głównym księgowym opuścił swoją firmę i założył nową. Audi to łacińskie tłumaczenie niemieckiego słowa Horch, czyli słuchaj. Patrząc na logo Hyundai, może się wydawać, że to po prostu pierwsza litera nazwy marki, czyli H, wpisana w okrąg. Na amerykańskiej stronie producenta pojawiło się jednak drugie wyjaśnienie tego, co ono pokazuje. Pod literką H kryją się dwie osoby podające sobie rękę. Jedna symbolizuje producenta, druga klienta, którzy podają sobie ręce podczas pozytywnie zakończonej transakcji. Pozostając w branży motoryzacyjnej, warto powiedzieć o logo Alfa Romeo. Jest dość złożone i tajemnicze. Czerwony krzyż na białym tle, umieszczony po lewej stronie, to flaga Mediolanu. To tam została wynaleziona marka Alfa Romeo. Ciekawiej robi się, analizując prawą stronę. Nawiązuje ona do pewnej legendy o ważnej w Mediolanie postaci, o Tone Visconti. Walczył on przeciwko arabskiemu rycerzowi i zabił go. Zabrał mu ważne dla Mediolanu symbole i oddał miastu. Wąż lub smok przedstawia ten akt. Bestia wypluwa nowego, oczyszczonego człowieka i przywraca honoraria miastu. Co do nazwy marki, to skrót Alfa oznacza Anonima Lombarda Fabrica Automobili, czyli Lombardzka Fabryka Samochodów Spółka Akcyjna. Człon Romeo został dodany do nazwy, kiedy firmę przejął Nicola Romeo. To teraz przenieśmy się w świat sportu. Charakterystyczne logo Nike zostało zaprojektowane w 1971 roku przez ponoć znudzoną studentkę Caroline Davidson. Co ciekawe, początkowo dostała ona za nie jedynie 35 dolarów. Jego potoczna nazwa to Swoosh. Symbolizuje ono skrzydło bogini zwycięstwa Nike. Później, kiedy logo stało się szalenie rozpoznawalne, Davidson otrzymała dodatkową zapłatę. Plotki głoszą, że było to ponad 600 tysięcy dolarów. Na koniec najbardziej charakterystyczne złote łuki świata, czyli McDonald's. Legenda głosi, że Stanley Meston, projektując pierwszy budynek restauracji franczyzowej McDonald's, po jego bokach umieścił dwa złote łuki. Później połączono je tak, że stworzyły literę M. Złoty kolor miał symbolizować sukces i prestiż nowej sieci restauracji. Łagodny kształt miał zaś kojarzyć się ze stabilizacją i relaksem po ciężkim dniu.
W latach 60. sieć planowała zmienić logo, ale ich konsultant do spraw identyfikacji wizualnej i psycholog Louis Cheskin zalecił trzymanie się starego wzoru złotych łuków. W wywiadzie dla BBC uzasadnił to w ten sposób, że klientom podświadomie ten symbol kojarzy się z parą dorodnych piersi. Te i wiele innych marek możesz kupić taniej na letyshops.pl. Jak to działa? Wybierasz jeden z 2500 sklepów, w których chcesz zrobić zakupy. Wśród nich są m.in. Allegro, RTV Euro AGD czy e-obuwie. Kupujesz, a następnie odzyskujesz część wydanych pieniędzy. Możesz dostać zwrot od kilku, nawet do kilkunastu procent. Chociaż to już druga część ukrytych znaczeń logo znanych marek, to temat wciąż nie został wyczerpany. Jeżeli chcecie trzecią część, to zostawiajcie łapki w górę. Tym razem podbijam stawkę i proszę o 25 tysięcy łapek w górę, jeśli chcecie trzecią część.